Siemanko wszystkim! W ten weekend, dwa tygodnie temu, również dwa niesamowite konkursy w Sadów w Polsce. Dwa tygodnie temu w Kołobrzegu, gdzie wygrał 16-letni Kupson robiąc double-upa. Mm, no i tydzień temu, a właściwie nawet nie tydzień temu, bo mamy dzisiaj czwartek, czyli w niedzielę, konkurs sadów Alcatraz. Kto nie oglądał materiału, oczywiście zapraszam do zobaczenia na kanale. Dzisiaj spotykamy się na Fibowskiej... W Fibowskim konkursie, w cudzysłowie, oczywiście, 3 na 3, czyli najbardziej elitarnym konkursie, elitarnej serii konkursów na świecie. Dupa sraka. No więc, przenosimy się dzisiaj do jakiego miasta? Gdzie my to dzisiaj mamy? Do Marsylii, czyli do Francji. Już odbył się w międzyczasie... Kolejny konkursadów, który najpierw, najpierw, muszę, najpierw muszę ten skomentować, a potem dopiero przejdziemy sobie do tego aktualnego, gdzie wygrał Grabo, bo generalnie, generalnie tam było kilka konkursów ten weekend, gdzie z jednego miasta do drugiego miasta ci sami zawodnicy sam się przemieszczali i sobie po prostu skakali. A dzisiaj zapraszam Was. Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić. A jeśli nie będziecie świetnie bawić i będą was kurwiać, te wsady, to wchodzicie na hasbe.pl, kupujecie sobie trening i sami zaczynacie skakać. I macie w dupie. No więc, kogo spotkamy dzisiaj na tym konkursie? Joel, the Royal Guard, Henry, dobra, Henry. Kristaps Dargais oraz Johan Lemay Johan Lemaj oczywiście jest lokalny Więc musi być, jak również jest Jednym z zawodników powoływanych przez Dunkelite. Kristaps Dargais, on jest bardzo długo Niewidziany na konkursach A przede wszystkim nie jest widziany regularnie Bo wiadomo, pojawił się na jednym Konkursie gdzieś tam e, Rok temu Gdzie krytykowałem, e, że gra bo dali zawodnika, który nie skakał Przez lata, no i ostatni Zawodnik Joel Henry, Dunkelit. No więc powiedzmy, że zestaw jest tutaj raczej niezaskakujący. Nie ma tu jakichś nowych twarzy. Kristaps Dargais gość, który ma wyjątkowy styl, niesamowitą moc, ale jego prime był w okolicach 2014-2015 roku, więc można nawet 16 można powiedzieć. Więc jakby nie było, to jest kupa, kupa lat temu. Zaczyna się tutaj rozgrzewka. Kosz podejrzewam wymiarowy w okolicach wymiaru, chociaż różnie jest na tych fibach. Naprawdę, nie zawsze jest kosz wymiarowy. Na fibie, w zależności od miasta, jest tam kilka centymetrów różnicy. I szczerze, świetne mamy porównanie dzisiaj na konkursie, bo w koło brzegu tydzień temu kosz zmierzyliśmy dokładnie na 3,05 co do kuźwa milimetra. I 16 szesnastolatkowie. Robili tam rozpierdol. I będzie to świetne porównanie. Na jak wysokim poziomie będzie tutaj konkurs, porównując do tego, co się ostatnio działo w Polsce. Tutaj z narzutu on skacze bardzo wyjątkowo, bo wsadza prawą ręką i skacze z prawej y, nogi. Zobaczymy sobie, czy jeszcze nas tutaj czymś zaskoczył na rozgrzewce, ale raczej nie, pudło jedną ręką z narzutu, i na razie bez większego tutaj. Bez większego tutaj szału, narzut Joel Henry, Windmill z narzutu, no i jury. Trzy osoby w jury. Czy jury jest kompetentne? Ciężko powiedzieć. Czy robili wsady? Raczej nie. Czy znają się na wsadach i obserwują konkursy wsadów albo ogólnie świat dunkingu? No nie wiadomo. U słabo wygląda tutaj już widzę na sam początek Johan Lemay, który pudłuje wsady mając ledwo nadgarstek nad obręczą. Więc nie wygląda to dobrze, no ale może to jest rozgrzewka i faktycznie za chwilę się chłopy tutaj rozkręcą jak karuzela w wesołym miasteczku i będą się kręcić z tymi wsadami. Zobaczymy coś fajnego. Johan Lemaj, no nie wygląda dobrze. E, takie pudło to jestem w stanie w sumie dzisiaj iść i po treningu zrobić na wymiarowym koszu, więc. Więc no nie. Ładna, luźna taka rozgrzewkowa 3 szósteczka. No a już powoli zmierzamy sobie do konkursu. Koledzy zaczynają się tutaj rozgrzewać jedną ręką z narzutu. No ale nie oceniajmy książki po okładce, więc na razie rozgrzewka jaka jest, taka jest, ale może chociaż zobaczymy parę dobrych wsadów. Przecież to jest FIBA, to muszą być dobre wsady. Próba Jay Richa, ale bardzo Słaba tutaj wysokość, jedną ręką z narzutu Johan Lemay. Ja nie wiem, czy on nie jest po jakiejś kontuzji, bo wygląda naprawdę niezbyt super atletycznie tutaj. No, wiadomo, barki, ramiona zarysowane, ale no wysokościowo wygląda to dość przeciętnie, bym tak powiedział. Próba pod nogą, ale również za mała wysokość u Joela, i chyba pora zacząć. Konkurs wsadów, ściągamy te wszystkie kubraczki, futerka i jedziemy w kakao, drodzy Państwo. Kristaps Dargais, y... Litwa, Łotwa, tak? Nieważne, Latwia, Litwa, Łotwa, chuj wie, nieważne, dobra. Więc zaczynamy sobie na początek, nie patrząc, nie oglądając, to będzie windmill z ręki, OK. więc szczerze, ale to szczerze, Słabo. 16-latkowie tydzień temu w koło brzegu robili kaw windmilla z połową przedramienia na obręczy. Ale jest! Mamy mocnego windmila z ręki. Taki bardzo bezpieczny wsad. Chociaż podejrzewam, że oni wszyscy wiedzą, że tu nie ma najlepszej na świecie. Właściwie to są wszyscy znajomi, oni wszyscy się znają. Każdy wie, kto jak skacze, co ma do zrobienia, jakie robi wsady. I Kristaps... Też wie, że nie musi tutaj wyciągać jakichś większych petard. No ale widać bardzo duży spadek wysokościowy w porównaniu do tego, co lata, lata, lata temu oczywiście prezentował. Nie mówię, że ja też nie mam, bo przecież wiek rządzi się swoimi prawami. Hmm, tylko, że ja to po prostu, ja to ja. No wiadomo, u mnie to już przy moim wzroście to. To dobry dzień to robienie wsadu, a nieco gorszy dzień to po prostu nie zrobienie wsadu, i tak to wygląda. I ktoś się pyta, dlaczego ja nie startuję w konkursach wsadów? Właśnie, właśnie dlatego, jeśli ktoś ma 1,80 85, 90 i dłuższe łapy, to u niego ta dyspozycja dnia nie ma takiego wpływu na to, co zrobi na konkursie, a u mnie to jest być albo nie być. No i jest pushofik pierwszy, podejrzewam, że to będzie Windmill. On takim półkolem nabiega. Zaczyna tutaj bardziej z prawej strony. Hmm, nawet nie Windmill taki reverse, który naprawdę nieźle wyglądał. Jedyne, co mi się przyczepił, to, że chyba to nieczysto po obręczy weszło. No ale zobaczymy sobie. Całkiem nie najgorsza paka. Patrzmy na push offa. No jest. ok. Tak delikatnie po obręczy wsunięte, ale wyglądało naprawdę nie najgorzej. Ogólnie Joel ma bardzo. Fajny styl, jeśli chodzi o windmile i niektóre wsady. A czasem, jak znajdzie nawet taki super turbo dobry dzień, to potrafi dać jakieś 180 dziwne yy, pod nogą. Tylko, że taki dzień u niego zdarza się dość yy, rzadko. Są to też pierwsze, że tak powiem, te turnieje, konkursy fibowskie, yy, bo dopiero jest to drugi. Wcześniej był w Utsunomi, czyli w Japonii. Yy, o, Japonki tam były, a tutaj są francuski. Yy, dobra, nieważne, wróćmy do wsadów, no i jest, kolejny puszofik. jak już kurwa lecimy, lecimy na grubo z puszofami. chociaż nie, no mieliśmy przecież takie konkursy tutaj yy, na, tych, na tych fibach, że yy, 9 na 10 wsadów to były puszowe i normalnie aż oczy krwawiły, okej, okay. Johan Lemaj, 183 wzrostu, wyskok nie Kurwa, jeszcze się konkurs nie zaczął, ja już się Wam matko woska kochano. No, tak, tańce, tańce, różańce będzie t -up, czy będzie jakiś windmill, czy jakieś inne. O Jezu, źle to wygląda. Jedną ręką, powiedzmy, że nie nazwałbym tego windmillem, złapał, wyciągnął do góry, ale wysokość jest fatalna. Wysokość jest dramatyczna. Nawet nie patrząc, czy to był push off czy nie, bo no, piłka poleciała za głowę, więc nie miał jak tu za bardzo push offa zrobić, chociaż tak troszkę i tak pyknął, to wysokość jest bardzo słaba. Ogólnie to nie są najlepsi Dunkerzy na świecie. Nie, nie, to nie są najlepsi Dunkerzy na świecie. Musicie być świadomi, mam nadzieję, że jesteście świadomi. Ci przynajmniej co oglądają ten kanał, są tego świadomi że tu nie startują najlepsi dunkerzy na świecie. Niestety często. Wiadomo, że Miller, Grabo i tak dalej są wśród powiedzmy najlepszych, ale nie rywalizują oni tutaj z najlepszymi. Jest tylu niesamowitych dankerów na świecie, że, że no nie. Yy, Coż tutaj mamy? Próba yy, Jay Richa, czy tam Tamalacha. Tamalach, nie Tamalach, to się przekłada pod tą nogą, której się skacze. Yy, czyli jak wybijasz się z lewej, to przekładasz pod lewą od wewnętrznej strony, a on tutaj robi takie od dziwnego j bo wyskakuje z prawej nogi i przekłada pod lewą nogą. No, ale mm, zobaczmy sobie, czy uda mu się w kolejnej próbie to zrobić. Albo się uda, albo się nie uda, bo są dwa uda. Spójrzmy, no niestety, spawy w przód obręczy. Jak tak dalej pójdzie, to ta obręcz będzie zaraz kwadratowa. No i. Kurde, słabo to wygląda, drodzy państwo. Ciekawe, czy coś się zmieni w ogóle w tym roku? Czy ściągną właściwie jakieś nowe twarze ze Stanów albo z innych części świata na konkursy Fibowskie? Ja wiem, że zawsze gdzieś tam jednego lokalnego dorzucą, no ale drodzy państwo, no ale drodzy państwo, nie o to chodzi. O ja pierdolę, dobra, aż mi bateria padła. Padła sobie, bo chyba ograniczenie po prostu czasowe. Ona co kilkanaście minut lubi po prostu się wyłączyć. No i dramat. Dramat, drodzy państwo. Właściwie Chris Dargais Dark Eyes, 180 No i co? No i, no i tyle, no i po ptakach. Hm. Nic się nie zmieniło. No jak ja krytykowałem, że gdzie to było na, w cudzysłowiu, mistrzostwa świata. Wielkie, znane i lubiane dano Chris bodajże Grabo, no to jak ja krytykowałem, że dali mu chłopa, który kuźwa nie skakał lata i oni potem to nazywają jakimiś mistrzostwami. Przecież to za grosz honoru trzeba nie mieć po prostu. Mistrzostwa świata to są wtedy, jakby tu był Raiwera, byłby tu jeszcze może Kil'Ganon i jeszcze byłby tu pewnie jakiś Dangros albo kilku innych najlepszych dunkerów ze świata i jakby się to odbywało wszystko na zasadzie jakiegoś rankingu albo punktów. A w międzyczasie Joel... Henry poduje 360 z ręki. To jest fatalny poziom konkursu. To jest bardzo słaby poziom konkursu. Mikołaj Świątek by to zrobił w pierwszej próbie na wymiarowym koszu. To jest Nie, wygląda to bardzo źle. Nie wiem o co tu chodzi, może pierwsze konkursy, może Chociaż nie no, chłopaki w Polsce też mieli pierwsze konkursy i byli bardzo dobrze przygotowani, więc no tutaj poziom jest wręcz powiedzieć żenujący. Pewnie jak jacyś gracze NBA, którzy gdzieś jakieś robią wsadę czy coś, oglądają to, to są zażenowani. No nie oszukujmy się, no ale, no ale Antony Towns biegnąc sam na sam z koszem po gwizdku. Bez żadnego efortu robił wsad, który zrobił guys Kumacie to, kurwa? Kumacie to? Windmill z ręki? No ja wiem, no. Ktoś mi powie, o, bo jakby to zrobił ktoś od ciebie na konkursie, to byś inaczej gadał. No kurwa, jakby to zrobił 16 szesnastolatek. Yy, yy, biały 16 szesnastolatek z Polski, który nie ma zaplecza finansowego, nie ma nic, tylko tak po prostu trenuje. No to. Chyba trochę lepiej niż y, ludzie, którzy skaczą tutaj na fibie. Czemu tu nie mogą skakać na przykład osoby, które by więcej pokazały? Bo nie są w ha, ha. A, ha, ha, Kurwa! Odpowiedziałem wam na wszystkie wasze pytania i zagwostki. Dlatego właśnie. No. Więc co odpierdzieli tutaj Johan Lemaj? Aż się boję, bo może to być. Może to być Windmill znowu, albo może to być. Ja pierdole. Windmill po Windmillu. Johan skaczemu po kiju. Ja pierdole, Dramatyczny konkurs. No ale dobra, no bywa i tak. W ogóle jaka wysokość? Głowa na wysokości siatki. Śmiem twierdzić. Śmiem twierdzić. Nie, dobra, nie będę nic mówił. Mikołaj, świątek! Z tą formą z koło byś tu wygrał, kumasz? No, także czemu nie startujesz? No dobra, idziemy dalej. Yy, dwugłowę ciągnął. I dostał dziewiątki za mój bila z ręki. Hmm. hmm. Kurwa. Hmm. Jakie to są suche, bezpłciowe zawody. Gdzie te czasy 2013-2014 rok Gdzie były eliminacje Na FIBach Gdzie startował Lipek w Prime Gdzie startował Kilganon Gdzie startował Just Fly Było tak różnorodnie Z takich części Świata Wtedy faktycznie startowali Najlepsi na świecie Teraz to jest Odcinanie kapusty po prostu Jechać, odbębnić Rankingu żadnego nie ma. FIBA to nazywa Exhibition, czyli pokaz. To jest konkurs... Jezu. To jest konkurs pokazowy. Pokaz, kurwa! Entertainment Break! Oj, Boże, 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 Boże. kiedy ja se włożę na, na 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 No i gość podłuje takiego 180 mila, A właściwie nazywa się to Tornado. No, on robi ten sak, nap wsad. Naprawdę, sak. on robi ten wsad. Naprawdę bardzo ciekawie wygląda, jest w stanie to włożyć, ale podłuje. Kolejna próba. No i właściwie od Kristapsa zobaczyliśmy tutaj tylko Windmilla z ręki. W tym konkursie zobaczyliśmy pięć Windmilli, z czego trzy, kurwa, z ręki. Z jednej nogi z ręki, dwa takie same z dwóch nóg. Nie, przepraszam, 4 windmilla, bo jeszcze był, bo był ten windmill nad swoją osobą. Szczyt tego konkursu to windmill. Przecież. Fiba, ogarnijcie się, ogarnijcie się. 360 z narzutu. Naprawdę, stylowo fajnie, ale no nie będę komentował dalej tego wsadu, bo to nie ma po prostu sensu. No, wszyscy kurwa mordy cieszą. No, jak mają nie cieszyć Mord, jak zgarnął, oczywiście, garze, za którą przyjechali. Yy, jeden zgarnie 3000 euro za pierwsze miejsce. Do roboty, kurwa, na miesiąc, a nie takie coś pokazywać na takich konkursach. No, ale nieważne. Drugi ma już yy, odhaczone i trzeci za to, że po prostu jest 1000 euro kolejne. To jest shit. Cały ten Całe te konkursy FIBOWSKie powinny zostać. Nie wiem. Przekształcone jakoś. Ranking, sędziowie ogarnięci, jakaś seria tych konkursów eliminacyjnych, może jakieś półfinały, finały i finał, i wszystkich zawodników dopuszczać. Wtedy Hatz by powiedział. Wow, mamy prawdziwe mistrzostwa, ligę, puchar, turniej, wsadów, gdzie wyłaniamy najlepszego Dunkera, albo gdzie faktycznie są najlepsi Dunkerzy. To jest. O kurwa. Tego się nie spodziewałem. Taki skorpion. Tylko poleciał bardzo pionowo do góry, a nie do przodu. Także dobrze, że ma długie łapy. Uch, tego się nie spodziewałem. Taki chociaż jeden przebłysk, który miał, ale zakurwił ostro. Musiał zresztą szybko, żeby to zmieścić. No, zajebiście mu to siadło mocno. Mhm. Ale tak czy siak, no cały konkurs szok. Trochę głowa nad siatką, a wcisnął to. Duże dłonie też pomagają i robią swoje. Także szacun za tą pakę. Ale cały konkurs to jest yy, grubo, grubo, grubo. No i Johan Lemay czyżby lokalny miał to wygrać? Nie, na pewno spoduje. nie uwierzę w to. Nie uwierzę, że Johan wygra konkurs. Nie no jeszcze chyba rywalizuje tutaj z z z, 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 z Joelem. No więc spójrzmy. Okej. Okay. Co on robi fotkę? Nie, coś tam sobie pokazuje. No ale co, odpada oczywiście Kristaps. No, i powiedzmy, że teraz będzie finał, tak? Szykują się niesamowite emocje. No ale zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję tylko. Mam nadzieję tylko. Mam nadzieję tylko, że... No dobra, lecą jakimiś puszofikami, Piłka na głowie. Hmm. No chuj. Jakby zaczynał przygotować ze wsadami, bym jeszcze zrozumiał. Ale... Ciekawe czemu ludzie nie mają czegoś takiego. Przede wszystkim najlepsi Dankerze, żeby jednak dążyć do poprawienia tych wsadów, czyli piłka na przykład wyżej, albo, albo nie wiem, albo na przykład żeby pushofa nie robić. Jak t -dub. Takiego drive'u nie mają w sobie, że uuu, uh, robię pushofy od 15 lat, to może, to może spróbuję zrobić bez. Ogólnie bardzo ciekawą pakę robi, bardzo szybko się odwrócił. Może mu to wejdzie. Nice, bardzo ładnie wyglądało. Bardzo fajnie wrzucona, na bardzo dużym luzie. I Johan będzie miał oczywiście tutaj kłopot. Żeby tylko Johan nie popodłował, bo wiecie, jak jest: jak jedna osoba spudłuje, w tym wypadku teraz będzie Johan, no to będzie już po konkursie. To jest taka paka lipka. Lipek trochę ściągał tą piłkę inaczej z dołu, z takim bardziej obszernym ruchem. Ale Joel ma tutaj bardzo fajny. Naprawdę styl przyrobienia tego wsadu Dostaje 10,99. Ok, no tak będę ziewał od dzisiaj. Zawsze jak wam piosenkę wygram. No i spójrzmy. A i gdzie się widzimy? Na pewno widzimy się w Sulechowie 29. Także kto ma ochotę, by zbić pionę i zobaczyć konkurs sadów, to zapraszam. No i dobra, Dank One. 28 punktów, tak, dobrze widziałem. U, będzie puszofisko i podejrzewam, że gdy piłka nisko, będzie puszofisko, A tak serio, to wygląda jak on by się do kolejnego skorpiona zbierał, tak. Bo nie wydaje mi się, że on tutaj odpali Tidablapa, bo Tidablap byłby troszkę za słabym wsadem. Oczywiście, jeśli żyry, chociaż troszeczkę kuma i. Tak jest, w pierwszej próbie robi skorpiona. Hmm. Dwa skorpiony pod rząd. Hmm. Hmm. Joel miał dwa podobne wsady również. Te takie. No to już nie z taką mocą, po prostu pyknął to do obręczy. Ech, ale śmiać mi się chce, że każdy dunker na świecie teraz robi skorpiona. Nikogo Skorpio nie wygląda tak jak Kilganona, bo Kilganon robi to przy naskoku lewa-prawa, co jest całkowitym zaprze zaprzeczeniem, bo obraca się w lewą stronę, w prawą stronę przez prawe ramię, nie w lewe, przez lewe, i dlatego u Kilganona wygląda to jeszcze tak wyjątkowo, a reszta z naskoku prawa-lewa po prostu robi cały czas bardzo podobną wersję tego wsadu. Ja osobiście nie podobają mi się te wsady takie kombinowane teraz. Ja wiem, że każdy próbuje wszystko, że tak powiem, przełożyć pod czymś, nad czymś, obok czegoś, ale wszystko inne znika: lot, wysokość, odległość, styl, styl. Najbardziej przez lata ucierpiał styl. To niestety często widać. Ok. Joel próbuje 360 reverse. Pod nogą, z narzutu. 360 reverse z narzutu pod nogą. Tylko czy on jest w stanie to zrobić? W stanie jest oczywiście. W stanie jest zrobić. E, Chris zejdź ze sceny. Jak nie bierzesz już udziału, to powinieneś już gdzieś być z boku. Jestem tego zdania. Ojojoj, drifta szczelił. E, no tak, tutaj nie ma chyba czasu. Ma po prostu trzy próby. W związku. W związku z czym? Nie z czym, tylko sikam Może sobie próbować. Nie. Cały czas się ślizga. Cały czas się ślizga. No jak się tam zmoczyliście, to... No i co? Zmiana wsado. Czyżby wykurwił puszofa? No dobra, bierze jakoś osobę z publiki. No dobra, no wiadomo, no nie będzie chłop próbował pół godziny pod nogą. Eee, 3-6. Jak szansa, że wsadzi jest 5%. I ustawia sobie tutaj młodych. No i będzie Tetris. O Jezu święty. O tak. O tak. Nie, akurat on umie Tetrisy robić. Umie robić Tetrisy. Najpierw szybki tutorial, jak przygotować się do pushofa. Ciekawe czy mi w ogóle ta kamera nagrywa. Kurwa, nagrywa, ja ci się kręcę. Nie wierzę w to. 13 minut. Ale może jeszcze zdążymy nagrać, jak coś tutaj wyżej przerwie. No i młody już w 10 sekund nauczony, jak kurwa poświęcić się dla pushofa. Jak nie złamać sobie kręgów szyjnych podczas. U szofa. Także Joel podejrzewam, że to wsadź, bo to To jest niesamowite, że tu już mu się stopy nie ślizgały, nie? Po prostu w głowie się działo, że on tam tego wsadu nie jest w stanie zrobić No i, kurde Nie wygra tego Johan, jak? Jak może wygrać? Jaka paka została Johanowi, żeby Dostać? No tu jedną ręką pociągnął nie Tidaby Lab, tylko taki jedną ręką. Windmillem też bym tego nie nazwał. Mm. Bardzo dobrze młody trzymał piłę, bardzo dobrze. Ale dostaje dziewiątki. Czyli tutaj furtka jest otworzona dla e, Johana, żeby Lokals wygrał. Chociaż w sumie ten Johan pomimo tego, że no chuja tutaj skacze, można powiedzieć, bo bardzo nisko jest. No to i tak pokazał jakiegoś tam zawsze. Już nawet niech będzie ten skorpion, nie? Ale nie, no na razie chyba lepszy jednak był Joel. Zresztą możecie mi w komentarzu napisać, bo. Bo tak. Dobra. I co zostało Johanowi Lemajowi? Trzy osoby, w tym jedna z numerem 15. Don't miss any action or alcoholic illibation nieważne yy, i czyżby to był T-double up czyżby miał znowu skorpiona wyjebać na trzema no jak widać tutaj w tym konkursie oni powtarzają wsady powinno być tak, że jeśli jakiś wsad jest robiony kolejny raz to od razu na, na starcie minus punkcik patrzcie jak oni im ustawiają tą piłkę dokładnie wiedzą żeby ręce były pod spodem bo te ręce zablokują się o łeb. ja pierdolę co za czasy mm. co za czasy godzinę przygotowania to Kupson 16-letni w koło brzegu do tidaby się tak nie przygotowywał postawił po prostu Tate położył mu te ręce i pobiegł. U Kupsona już by było po ocenach i po tej double O Oh my god, O oh my god, wóż mi w na, na, na. Będzie dwoma rękami albo po prostu windmill. Raczej double ani takich rzeczy się tu nie spodziewam. Tak jest, windmill. Ale widać, że już jest smutny, głowa w dół, krzęci głową. Teraz tylko ciekawe, jak oni to yy, ocenią. Ale braknie mu chyba. Myślę, że zjebał. W ogóle Kristaps, Zejdź z boiska, jak nie skaczesz. Ja wiem, jakby miejsca nie było, ale weź tam gdzieś zejdź. Dziewiątki dadzą mu zwycięstwo. Czy dadzą dogrywkę? Czekajcie, bo zgłupiałem teraz. Ten na telefonie coś liczy. Tu jajca trzeba poprawić, bo stoi faja. Yy, no i co dalej? Dawać, dawać oceny, co tam wyjdzie po tych dwóch rundach. No. 55. Eee. A... Wygrał? Johan wygrał. Wiecie co? Tali mu to zwycięstwo, bo jest lokalcem. Tak, bo to jest koniec. Tak. Tak. Dziękuję, że byliście dzisiaj tu ze mną. Nagrałem dzisiaj oczami Dunkera, bo muszę nadrabiać oczywiście te konkursy. Niedzielę mam w sobotę, niedzielę mam wesele i poprawiny, więc pewnie oczu Dunkera nie nagram, chociaż chyba może uda mi się jutro nagrać. Zobaczymy. Do usłyszenia, do zobaczenia i oby mniej takich konkursów. Oh.